wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt gościć dzisiaj Państwa u nas w Pałacu na Wyspie na tak wyjątkowym spotkaniu, dlatego że dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Jacka Tarnowskiego oraz Pana Macieja Koszuckiego możemy dzisiaj spotkać się na niezwykłej opowieści o historii zakonu maltańskiego i o współczesnej aktywności i społecznym zaangażowaniu zakonu, ale także proszę mi pozwolić wspomnieć i zaprosić do zwiedzania plenerowej wystawy dedykowanej właśnie społecznemu zaangażowaniu zakonu maltańskiego, która prezentowana jest dla Państwa na ogrodzeniu naszego ogrodu od strony Alei Ujazdowskich. To bardzo ważne, w jaki sposób łączymy te wątki i w jaki sposób możemy o nich współcześnie opowiadać, podczas gdy w Podchorążówce do 3 marca prezentowana jest wystawa o malarstwie Mati Pretiego, artysty XVII-wiecznego, pochodzącego owszem z Kalabrii we Włoszech, ale później związanego zarówno z zakonem, jak i w ogóle z wyspą. Także do 3 marca trwa ta wystawa, na którą także serdecznie zapraszam. A teraz będę już oddawała głos dzisiejszym gościom, dzisiejszym prelegentom. Brawo dla panów. Prezydent Zakonu Maltańskiego w Polsce, pan Jacek Tarnowski oraz pan Maciej Koszucki specjalnie dla Państwa będą prowadzili tę prelekcję i jeśli tylko pojawią się pytania, to proszę sobie zostawić je na sam koniec i jestem przekonana, że znajdziemy przestrzeń, aby również i o tym rozmawiać. Także już teraz serdecznie zapraszam i oddajemy głos naszym dzisiejszym gościom. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Ja chciałbym zacząć od tego, że chcielibyśmy bardzo pani dyrektor podziękować jako zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, ale i cały zakon, który działa w Polsce już ponad 100 lat. Pani dyrektor, jeśli pani pozwoli, na pani ręce chcielibyśmy razem z Maciejem przekazać medal stulecia, który został wybity z okazji właśnie stulecia zakonu. Niestety trafiło to na okres pandemii COVID-u i troszkę nam te uroczystości się ograniczyły razem z dyplomem. Bardzo dziękuję i proszę o klaski, dlatego że muszę powiedzieć, że ta wystawa, jej korzenie mają, nie wiem, myślę pół roku wcześniej, kiedy pani dyrektor bardzo miło do mnie zadzwoniła i opowiedziała o takim pomyśle wystawy Mati Pretiego, który był kawalerem maltańskim, to trzeba jeszcze chyba dodać. No i zastanawialiśmy się wspólnie, jak tu włączyć zakon maltański w tą fantastyczną wystawę. I nie wiem, czy Państwo to widzieli, czy nie, ale na ogrodzeniu łazienek, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, jest wystawa. I w zasadzie ta wystawa będzie dzisiaj podstawą przynajmniej mojej części wykładu. Będę starał się to zrobić w miarę szybko i sprawnie, żeby Państwa nie zanudzić, a potem oddać głos mojemu szacownemu koledze Maciejowi Koszuckiemu, który jest drugim wiceprezydentem zakonu w Polsce i oczywiście opowie nam o tym, co najciekawsze, czyli o ponad 900-letniej historii tego zupełnie niebywałego, tej niebywałej organizacji. Ale zanim jeszcze przejdę do tej prezentacji, I would like to welcome three ambassadors, I would like to welcome the ambassador of Austria, ambassador of Slovenia and ambassador of ambassador of Switzerland. Also there is ambassador of Luxembourg. Luxembourg, and of course, Her Excellency ambassador of Malta. Ambassador of Malta. Slovenia. And the ambassador of the Order of Malta. So I would like to welcome and thank you that you found the moment to come here.
I made a little distribution of kind of a leaflets. We prepared for our 100 years here in Poland. So more or less, you're going to be you can follow this in those little books, because we did not unfortunately provide the translation. So sorry, but more or less it's in the books. So I will take a place. I jeśli Państwo pozwolicie, przejdziemy do naszej prezentacji. Przepraszam, będę to robił chyba na siedząco, bo tutaj są jakieś klawisze do zmieniania. Więc zacznę od tego, że Zakon Maltański dzisiaj jest niewątpliwie najstarszą organizacją charytatywną, która funkcjonuje na świecie. W tym roku obchodzi 911 lat, jeżeli weźmiemy pod uwagę moment rozpoczęcia zakonu, jak i jej działalności, może nie działalności, ale ustanowienia zakonu, jeżeli odwołamy się do bulli papieskiej Paschalisa II w 1113 roku. Zakon to organizacja, która jest obecna w 46 krajach, mamy 46 związków narodowych. Polski Związek jest jednym z nich. W każdym z tych związków jest prezydent, wiceprezydent. Ta struktura oczywiście w zależności od kraju się różni, tak jak różni się działalność zakonu. To, co nas wyróżnia od bardzo wielu organizacji, to to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na różnego rodzaju potrzeby, dlatego że po prostu podnosimy telefon i w ciągu 10 minut mamy gotową strukturę. Tak było w Libanie, tak jest w bardzo wielu krajach, w których były różnego rodzaju potrzeby, konflikty, napięcia. Zakon to dzisiaj koło 12,5 tysiąca członków na całym świecie. Zakon to również podmiot prawa międzynarodowego. Mamy tutaj obecnego ambasadora z Zakonu Maltańskiego w Polsce, którym jest Nils Lorraine z małżonką Ewą, których jeszcze raz bardzo serdecznie witamy. Główne motto zakonu, zawołanie, które jest od lat, to Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, czyli obrona wiary i pomoc potrzebującym. To wielkie wyzwanie, tak? Bo na tych polach przez wieki myślę, że bardzo dużo różnych działalności prowadziliśmy. Jeżeli Państwo wysłuchacie wykładu Macieja, a później zapoznacie się może bardziej szczegółowo z historią zakonu, myślę, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że cała Europa dzisiaj, no może nie dzisiaj, ale do niedawna, no w zasadzie może zakonowi dziękować za to, że no jest taka, a nie inna, ale o tym powie oczywiście mój szlachetny kolega. Proszę Państwa, więc zaczynamy od mapy dzieł, którą Państwo widzicie na ekranie. Ja będę starał się mówić o nich bardzo króciutko, żeby nie zanudzać, dlatego że działalność, którą my się zajmujemy, jest z jednej strony na bardzo wielu polach, z drugiej strony ona w swojej formule no, przypomina wiele działalności, które podejmują inne organizacje charytatywne. Z tą różnicą, że my bardzo zawsze dbamy o jakość tej pomocy. Zakon Maltański wyróżniał się zawsze tym, że starał się, żeby jakość świadczonej pomocy, czy to były szpitale w Jerozolimie, czy w Rodos, czy na Malcie, czy dzisiaj pod Rzymem, czy szpital w Barczewie, o którym za chwilę powiem, zawsze to była pomoc na najwyższym możliwym poziomie. I drugi filar, a w zasadzie pierwszy, o którym powinienem był powiedzieć, to jest właśnie Tuitio Fidei, czyli obrona wiary. Dawniej robiliśmy to, przyznam się, mieczem. Dzisiaj raczej jest to niemożliwe, niewskazane. Staramy się własną podstawą dawać świadectwo i
i modlitwa, i właśnie ten substytut wiary, ten charyzmat zakonu, który jest przesiąknięty tym wszystkim, jest we wszystkich naszych dziełach obowiązkowo obecny. Pierwszy slajd, który mamy tutaj, opowiada nam o naszym centrum w Krakowie. To jest wspaniałe dzieło. Ja bardzo krótko powiem. Dotyczy mniej więcej 60 dzieci, które na stałe się opiekujemy. I wiemy doskonale, że w dzisiejszych czasach matki, rodziny, dowiadując się o tym, że jest jakiś problem z tym maluszkiem, który się znajduje w środku, albo nie mają odwagi, albo rezygnują. My staramy się wspierać te wszystkie mamy i te wszystkie rodziny, które podejmują bardzo często heroiczny, wręcz bohaterskie wyzwanie, żeby dziecko urodzić i potem je wychować. Od samego poczęcia towarzyszymy tym dzieciom, tym rodzinom do 7 roku życia, zajmując się nimi, organizując różnego rodzaju warsztaty, terapie i tak dalej. Barczewo. Widzicie Państwo piękny budynek, który ponad 10 lat temu udało nam się odnowić. W tym budynku znajduje się 77 łóżek, z czego 15 bardzo specjalnych. To łóżka, gdzie nasi chorzy nie oddychają samodzielnie. To są chorzy bardzo często w stanie komy. I 65 łóżek pozostałych, gdzie mamy osoby, które są przewlekle chore. No i się nimi zajmujemy. Mamy cudowną kaplicę, staramy się zawsze pamiętać o tym, żeby towarzyszyła w ich cierpieniu, albo wręcz chciałoby się powiedzieć ostatniej drodze modlitwa, i o to dbamy. Obozy. Tych obozów robimy kilka. To są przeważnie obozy, które są dla młodych ludzi z niepełnosprawnością. To jest takie miejsce, które od prawie 20 lat funkcjonuje w opactwie Cystersów w Szczyżycu. To przepiękne miejsce i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby odwiedzić, niedaleko Krakowa, niedaleko Myślenic. W tym miejscu w czasie wakacji młodzi ludzie poświęcają swój wolny czas, zdrowi młodzi ludzie, i zamiast pojechać na wakacje, zajmują się kolegami, czasami w ich wieku, których los niestety tak doświadczył. To są ludzie na wózkach, czasami to są niepełnosprawności intelektualne. W każdym razie fenomenalna jest ta synergia zdrowego i poszkodowanego człowieka, ale jeżeli się porozmawia z tymi młodymi ludźmi, ja tam byłem wielokrotnie, to nagle się okazuje, że i to oni sami mówią o wolontariuszach, że to tak naprawdę oni więcej korzystają z tego niż ci niepełnosprawni. Ja tutaj patrzę na kilka osób, widzę Mariannę Górską, która była wspaniałym team liderem. Zaraz przejdę do drugiego takiego obozu, aż bym chciał tutaj zaprosić Mariannę, ale rozumiem, że mamy limity czasowe, więc się uśmiecham, bardzo serdecznie pozdrawiam. Malta Camp to takie wyzwanie, które się dzieje od kilkudziesięciu lat. Idea jest taka, że około 500 osób, młodych osób, w tym powiedzmy 2/3 wolontariuszy i 1/3 osób niepełnosprawnych, z 25 krajów przyjeżdża do różnych miejsc. Te obozy odbywały się również w Polsce, 3-krotnie już. I to jest taki tydzień wspaniałej zabawy, połączonej z modlitwą, połączonej dla wolontariuszy bardzo często z ciężką pracą. Zeszłoroczny obóz odbył się w Belgii.
Tegoroczny obóz odbędzie się w Szwajcarii. Zawsze mamy taką grupkę w zależności od możliwości, niestety też finansowych, ale generalnie staramy się, żeby to było około 20 osób, które z nami tam się wybierają właśnie pod kierownictwem młodych ludzi, którzy są zwani team liderami. Tutaj Marianna wspaniale to prowadziła przez chyba 3 lata. Dom pomocy maltańskiej w Puszczykowie, w zasadzie to Maciej powinien powiedzieć, bo jest z Poznania. W każdym razie to wspaniałe miejsce, w którym które funkcjonuje od 2000 roku i no zajmuje, ma 25 miejsc pobytu dziennego. No i staramy się tam zajmować ludźmi z różnymi, przeróżnymi niepełnosprawnościami, od osób również w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia. Następny slajd pokazuje nam, tu jeszcze mamy komandorię w Poznaniu, to jest znowu wspaniały ośrodek, który do nas, Macieju, należy, prawda? W którym staramy się zabezpieczyć przede wszystkim porady, profesjonalne porady lekarskie, za które nasi podopieczni i potrzebujący nie płacą. To jest ośrodek, w którym Maciej jako lekarz przez bardzo, bardzo wiele lat służył. Ja już cyfr nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest... W przyszłym roku będzie 30. Nie, w tym roku 30 lat, a czy pamiętasz, ile osób się przewinęło? Tam było 80 tysięcy. Za 20 lat te pierwsze zostało. W ciągu 20 lat 80 tysięcy osób. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 20 lat temu potrzeby były inne, możliwości były inne. Dzisiaj może służba zdrowia nie działa idealnie, ale jednak możliwości dostępu do różnych, jednak dla wszystkich Polaków, czy tych, którzy posiadają ubezpieczenie społeczne, jest... Jest pewnie bardziej dostępne niż to było wcześniej. Proszę Państwa, co my mamy następnego? Tu mamy Katowice. Mamy Lourdes, tak? Czyli znowu mamy coś, co nazywamy właśnie Tuitio Fidei, czyli obrona wiary, i jednym z wyrazów obrony wiary jest organizowanie właśnie obozów dla niepełnosprawnych, ale również pielgrzymek. I jedną z kluczowych tych pielgrzymek jest pielgrzymka do Lourdes. To jest w ogóle fenomenalna sprawa, dlatego że jeżeli Państwo pojawią się w Lourdes przypadkowo między końcem kwietnia a pierwszymi dnia maja, to zobaczycie, że Lourdes jest w 100% niemalże wypełnione zakonem, czyli zakonem i naszymi niepełnosprawnymi. Patrzę na pana ambasadora Słowenii, który kiwa głową, bo muszę dodać, że pan ambasador Słowenii jest również członkiem zakonu maltańskiego. Lourdes. Zawsze staramy się, żeby uczestniczyło około kilkudziesięciu, 100-150 osób. W zeszłym roku było nas prawie 200 osób, dlatego że przybyła do nas silna grupa z Wielkiej Brytanii, gdzie my również posiadamy oddział, o czym za chwilę powiem. Proszę Państwa, Centrum Pomocy w Katowicach. Tu bym powiedział, że w zasadzie to jest jedno z największych centrów, które w połączeniu z Maltańską Służbą Medyczną, to jest jedna z naszych 5 fundacji, które działają w Polsce, jest największym ośrodkiem pomocowym, ale to nic dziwnego, dlatego że potrzeby tak olbrzymie jak aglomeracji jak Śląska są proporcjonalnie większe. W związku z tym mamy tam no, przeróżne działalności, które w zasadzie pokrywają się z tym wszystkim, o czym wcześniej mówiłem, więc nie chcę zabierać cennego czasu.
tylko powiedzieć, że no to jest cudownie działający ośrodek pełen wielu wolontariuszy i w zasadzie no można powiedzieć, że wzorowy pod każdym względem. Wielka Brytania, o której wspomniałem. Proszę Państwa, Zakon Maltański niestety należał do takich organizacji, które po II wojnie światowej w czasach komunizmu były bardzo szybko zdelegalizowane, co nie znaczy, że myśmy działalności nie prowadzili, natomiast legalnie nie byliśmy w stanie tutaj funkcjonować, no i siłą rzeczy ta działalność była przenoszona za granicę, do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Stanów Zjednoczonych, w przeróżnych miejscach, gdzie nasza Polonia była obecna, rzucona losami wojny, czasami niechętnie emigrująca, ale takie były losy. Następstwem tego było to, że organizowaliśmy tam pomoc lokalną, natomiast to, co jest w tej chwili fantastyczne, to niezależnie od tego, że Zakon Maltański, oddział Związku Polskiego jest obecny w Wielkiej Brytanii, organizuje, jak Państwo widzicie na tych zdjęciach, również pomoc dla starszych, dla organizują pielgrzymki, spotkania. Bardzo rozwinięty jest proces rekrutacji młodych, nazywamy ich kadetami, czyli formowanie przyszłych członków zakonu, z czym nie jest tak bardzo prosto, bo znalezienie osób, które, o czym mówiłem wcześniej, chcą poświęcić swój wolny czas, swoje wakacje, czasami też trochę pieniędzy, po to, żeby zająć się osobami w potrzebie, nie jest bardzo łatwe. Wielka Brytania również bardzo aktywnie pomagała nam w czasie agresji Rosji na Ukrainę, organizując różnego rodzaju zbiórki. Ja o tym powiem później. Warszawa. Widzę tutaj stojącego skromnie z boczku prezesa Fundacji Świętego Jana Jerozolimskiego, Henryka Grocholskiego, który się uśmiecha. Henryku, pozwól, że powiem o tym króciutko. To kilka działalności, które Państwo możecie odwiedzić na ulicy Aldony 13. To jest stary budynek, w którym prowadzimy działalność. Przede wszystkim to jest taki dom seniora, w którym niekoniecznie osoby ubogie, ale osoby samotne, osoby, które mają ochotę się spotkać, codziennie spotykają się i przemiłe panie i też wolontariusze organizują im codziennie wolny czas. To dwukrotnie w tygodniu zupa dla tych osób. Zobaczcie Państwo, tutaj wydajemy zupę, ale kto jest na pierwszym planie? Pan ambasador Zakonu Maltańskiego Nils Lorraine wydaje zupę dla osób potrzebujących, które też widzimy na jednym z tych slajdów. To również poradnia psychologiczna. Myślę, że to jest dobry przykład właśnie zaangażowania zakonu w działalność charytatywną, dlatego że porady psychologiczne no, może dawać każdy profesjonalnie przygotowany psycholog. My dajemy jeszcze coś, to znaczy dajemy ten wymiar wiary, wymiar wiary katolickiej. Staramy się pomagać w taki sposób, żeby osoby, które do nas przychodzą z różnymi potrzebami, dostawały pomoc nie tylko i wyłącznie psychologiczną, ale również w tym wymiarze, nazwijmy to duchowym, pokazując bardzo często, że są alternatywy w czasami bardzo, bardzo trudnych sytuacjach, wyzwaniach, przed którymi te osoby stają. I wreszcie od niedawna prowadzimy takie, zdaje się, że to się dzieje raz czy dwa razy, Henryku, dwa razy w tygodniu.
W zależności od potrzeb, to są takie godziny, nazwałbym to godziny wytchnieniowe dla osób, które mają dzieci niepełnosprawne intelektualnie i dzięki temu, że nasi wolontariusze i specjaliści w tych godzinach zajmują się dziećmi, to można te panie czy rodzice mogą znaleźć chwilkę czasu, żeby załatwić swoje jakieś potrzeby. Opłatek maltański. Proszę Państwa, to jedno z takich dzieł, które zostało zapoczątkowane 22 lata temu w Krakowie przez dwóch panów, przede wszystkim naszego członka już nieżyjącego Franciszka kardynała Macharskiego oraz konfratra Jerzego Donimirskiego, którzy zorganizowali pierwszy opłatek w Krakowie w grudniu. Dzisiaj tych opłatków mamy 34, to znaczy w zeszłym roku zrobiliśmy 34 opłatki w różnych miejscach, w tym w Londynie, w Coventry, w czterech miejscach w Ukrainie, w bardzo wielu miejscach w Polsce i szacujemy, że do stołu wigilijnego zasiedliśmy z nie mniej niż 3,5 tysiącami osób. To są duże wyzwania organizacyjne, ale się to nam jakoś udaje. Maltańska służba medyczna to w zasadzie osobna fundacja, to maszynka taka, która działa. To, co trzeba podkreślić, to jest organizacja, która ma wszelkiego rodzaju uprawnienia do prowadzenia profesjonalnej pomocy medycznej. To są ludzie, którzy z jednej strony potrafią obstawiać różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty od strony medycznej, ale to również niebywała siła i energia młodych ludzi, którzy w czasie konfliktu w Ukrainie byli w zasadzie na pierwszej linii, byli na granicach i byli również w Ukrainie oraz organizowali wielką, wielką pomoc na południu Polski i nie tylko, bo tutaj w Warszawie również i w Krakowie i w wielu miejscach dla tych wszystkich potrzebujących. Musimy się profesjonalizować, tak? Potrzebujemy pieniędzy i o te pieniądze zabiegamy na całym świecie w bardzo różnych sposób. Przed wojną było trochę łatwiej, bo członkami naszymi historycznie, o czym Maciej powie, no były osoby, które miały możliwości, o tak to skromnie ujmijmy. Dzisiaj jest to niestety, patrząc na tutaj wielu zebranych, ale myślę, że przyznacie mi Państwo rację, w dużej mierze spauperyzowana grupa społeczna, która przez kilkadziesiąt lat funkcjonowania okresu komunistycznego, no niestety chyba nie była najbardziej lubiana. Staramy się to powolutku zmieniać. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Walczymy już 100 lat w Polsce. Może efekty. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, dlaczego o tych pieniądzach powiedziałem, że staramy się w sposób nowoczesny akwizować te środki, zabiegać o te środki. Z jednej strony to są kieszenie i możliwości wielu i naszych konfratrów, ale to są nasze kontakty, dzięki nim pozyskujemy środki na prowadzenie tych wszystkich dzieł, o których mówię. Ale z drugiej strony mamy pełną świadomość, że tych pieniędzy w obiegu od samorządów, począwszy na państwie polskim i nie tylko polskim, bo to jest w każdym kraju podobnie, jest bardzo wiele. O te pieniądze trzeba umieć sięgnąć, trzeba umieć przygotować bardzo profesjonalnie wnioski, potem przeprowadzić działanie i na samym końcu rozliczyć te pieniądze. Przykład maltańskiej służby medycznej jest niesamowity, dlatego że jak Państwo pamiętacie, w 2014 roku mieliśmy pierwszą przygrywkę do tego, co się stało dwa lata temu w Ukrainie, a mianowicie Majdan. Myśmy po tym Majdanie, a konkretnie maltańska służba medyczna, przewidując jak gdyby, że te potrzeby w Ukrainie będą bardzo szybko rosły, razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
przygotowali projekt, a w zasadzie oni napisali projekt, a otrzymali środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzięki temu w Ukrainie, a później w Mołdawii, w samej Ukrainie mogliśmy przeszkolić bezpośrednio 300 ratowników medycznych. Ci ratownicy przeszkolili i na dzień dzisiejszy, znaczy nie wiem jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ale w momencie wybuchu tej tragedii mieliśmy 3000 osób, które były przeszkolone, które w Ukrainie, z Ukraińców, wyposażone w sprzęt medyczny do pierwszej pomocy, a nawet więcej. I to były osoby, które były na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o te wszystkie działania, więc to pokazuje nowoczesny sposób podejścia, pozyskiwania pieniędzy, przewidywania, a również aspekt międzynarodowy, jeśli chodzi o braterską pomoc. O tym mówiłem. To nam pokazuje, już kończę, to nam pokazuje mniej więcej, jak wyglądała nasza pomoc, która trwa do dzisiaj. Widzicie Państwo, gdzie były główne centra dystrybucji, głównie na Śląsku. Staraliśmy się wozić te dary w te miejsca zaznaczone kropeczkami w Ukrainie. Macie Państwo również cyfry, których nie chcę przytaczać, ale jedną przytoczę. To znaczy po pierwszym roku tej strasznej wojny, my szacujemy, że przepływy pomocy, którą dostarczyliśmy jako Zakon Maltański w Polsce, za granicę sięgał, a w zasadzie nawet przekroczył 100 milionów złotych. Przy organizacji, która ma 140 dzisiaj 6 członków, myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc naszych kolegów. Szukam kartki, żeby nie pominąć żadnego kraju. Okej, mam. Proszę Państwa, gdyby nie pomoc z Niemiec, Czech, Belgii, Anglii, Francji, Włoch, Estonii, Litwy, Hiszpanii, Austrii, Irlandii oraz takiego ramienia pomocowego stworzonego w Niemczech, zwanego Malteser International, to jest takie szybka reakcja na różnego rodzaju konflikty, problemy, tragedie, które dzieją się na całym świecie. To wszystko było możliwe również dzięki właśnie związkom narodowym z tamtych krajów. Bardzo dziękuję, jestem do Państwa dyspozycji, a teraz chyba najciekawsza część, czyli historia zakonu. Szanowni Państwo, no zostałem postawiony pod takim karkołomnym, że tak powiem, zadaniem streszczenia 900 lat istnienia zakonu podczas tych kilkunastu minut wystąpienia. Przede wszystkim chciałbym przedstawić taki krótki konspekt, plan mojego wystąpienia, żebyście mnie Państwo po prostu dyscyplinowali, żebym za bardzo nie rozgadywał się na pewien temat, zaniedbując drugiego. Przede wszystkim chciałbym omówić początki zakonu oraz ich lokalizację, jego działalności w różnych miejscach, jego funkcjonowania, jego istnienia do czasów, powiedzmy sobie, współczesnych. Chciałbym również trochę omówić początki, znaczy tradycje zakonne w Polsce oraz no, tutaj musiałbym też trochę powiedzieć o roli pań w zakonie, no bo to też wypada taka kurtuazja w stosunku do pań tutaj obecnych. Proszę Państwa, od kiedy powstał zakon maltański? Zakon Joannitu, zakon świętego Jana, a właściwie szpital. Szczerze mówiąc nie wiem, a jeżeli miałbym być zupełnie szczery, dokładnie nie wiem. Przypuszcza się, że były to lata 60., 70. XI wieku, kiedy to pobożna konfraternia z miasta Amalfi we Włoszech, wtedy to była jedna z najważniejszych tak zwanych republik
morskich, wykupiła od kalifa Al-Bustansira teren, jak to mówią w kronikach, rzut kamieniem na południe od grobu świętego i w tym miejscu zbudowała szpital. No powiecie Państwo, cóż prostszego porównać datę powstania szpitala z okresem panowania kalifa Al-Bustansira, który jako fatymicki kalif panował na terenie Egiptu, Syrii i Palestyny. No, sęk w tym, że Al-Bustansir panował ponad 50 lat, także trudno w jakiś sposób to sensownie dopasować. No ale nawiązując do pierwszego założyciela zakonu, założyciela oraz pierwszego zwierzchnika właściwie zakonu, czyli Gerarda, właściwie błogosławionego Gerarda, o tym też chciałbym później trochę powiedzieć, do okresu, który mógł przeżyć, no wiadomo, że zmarł w 1120 roku, a więc w okresie tych latach tych 60., 70. był jeszcze w pełni sił. Błogosławionym Gerardzie dokładnie też niewiele wiadomo. Sprzeczają się wszyscy, skąd pochodził, skąd pochodzi, jak się nazywa. No, w tej chwili zakon stoi w tej pozycji, że błogosławiony Gerard pochodził z rodu Sasso, osiadłego pod miastem Amalfi, a właściwie kojarzonego z miastem Scala, gdzie odbywały się w 2020 roku uroczystości związane z 900-letnią rocznicą śmierci założyciela. No wiadomo, że z uwagi na panującą wówczas pandemię nie do wszystkich ta informacja, nawet do członków zakonu, dotarła. W różnych opracowaniach, niestety również często sygnowanych przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, odnośnie błogosławionego Gerarda znajdziecie Państwo taką wiadomość, że podają tutaj nazwisko Teng. No to jest niestety przekłamanie, ponieważ wzięło się to z pewnej wadliwego tłumaczenia tekstu średniowiecznego, współczesnego. Było to Gerardus Tung, Hospitalis Preceptor, co można tłumaczyć w dwójnasób. Przede wszystkim właściwie, czyli Gerard, wtedy zwierzchnik szpitala, a niektórzy przetłumaczyli to jako Gerard Tung, zwierzchnik szpitala. I to niestety pokutuje, jak mówię, w większości opracowań. Naprawdę zakon stoi w tej chwili na takiej pozycji, że pochodził z rodu Sasso. Druga sprawa, kwestia jego tego tytułu błogosławiony. Jako błogosławiony jest znany od dawna, w zasadzie od średniowiecza, wtedy, kiedy ta historia się zaczynała. Natomiast to można trywialnie powiedzieć, że było wielu papieży niejednokrotnie jednocześnie. No i można, trywializując tą sytuację, można powiedzieć, że sobie można było wybrać odpowiedniego papieża. Zakon też wtedy tak czasami robił i w sumie nie wiadomo, może przez takiego niekanonicznego papieża Gerard uzyskał beatyfikację. I tu jest taki wątek polski ostatecznej beatyfikacji błogosławionego Gerarda. W 1984 roku dokonał nasz papież święty Jan Paweł II. Także to jest taki wątek polski, który chciałbym tutaj zacytować. I teraz co się działo w Jerozolimie? Okres Jerozolimy. Od momentu, w zasadzie liczymy już tak na poważnie, od zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców 15 lipca 1099 roku do upadku Jerozolimy w 1187 roku, co spowodowało trzecią wyprawę krzyżową w 1189 roku, zdobycie Akki w 1191 roku po dwuletnim oblężeniu i to przedłużyło okres działania, działalności
działalności Królestwa Jerozolimskiego następne 100 lat do upadku Akki w 1291 roku. Jako lekarz zawsze chciałem zwrócić uwagę, omawiając historię zakonu, raczej na tą historię szpitalną, na tą historię udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz pielgrzymom, osobom chorym. No i tutaj chcąc odwrócić te takie powszechne mniemanie o zakonie maltańskim, bo już nas opisują w niektórych doniesieniach jako mnichów wojny czy korsarzy Chrystusa, niczym nie umniejszając wartości tych dzieł, ale również mieliśmy dosyć dużą rolę w spełnianiu właśnie tej pomocy bliźniego. Proszę Państwa, czym był szpital w okresie średniowiecza? Sama nazwa hospital nie bierze się od określenia łacińskiego chory, a więc egrotus, ale od określenia hospes, czyli gość. A więc szpital przyjmował nie tylko chorych, głównie też przyjmował osoby chore, osoby bezdomne, pielgrzymów i inne osoby potrzebujące takiej nagłej pomocy. Niemniej rola właśnie opieki nad chorymi również była bardzo wysoko postawiona. No tutaj pewne statuty zakonne, między innymi statut, jeszcze wtedy nie było wielkich mistrzów, rektora zakonu albo przeora Rogera de Moulin, który ustanawiał czterech lekarzy w szpitalu, jak to określił, dla badań, biegłych w badaniu moczu oraz w leczeniu naszych panów chorych, oraz potem takie zarządzenie papieża Lucjusza III, który wyznaczał w szpitalu wyznaczał ilość 5 lekarzy i 3 chirurgów, ponieważ jeszcze wtedy te zawody medyczne nie były z sobą tożsame. Co było nowego w szpitalu jerozolimskim? Przede wszystkim to, że chory miał własne łóżko. Również niektóre wiodące szpitale, na przykład Hotel Dieu w Paryżu, do XVIII wieku niestety chorzy musieli dzielić wspólne łóżka. Tutaj każdy chory miał wspólne łóżko, 3 razy w tygodniu otrzymywał potrawy mięsne, co w średniowieczu również nie było jakąś powszechną normą, a nawet zadbano o to, żeby udając się do miejsc, które enigmatycznie określano jako ad cameras secretas, chory taki dysponował własną wełnianą czapką oraz wełnianym kożuchem, żeby nie zmarzł. Także to był ten wielki taki postęp w historii szpitalnictwa, no i nie waham się powiedzieć, światowego. No, nie można tutaj zapomnieć o sprawach militarnych. Zakon, dokładnie nie wiadomo, kiedy zakon zajął się tymi sprawami, zajął się wojaczką. Już za rządów drugiego zwierzchnika zakonu, błogosławionego, no tego, który jeszcze nie ma potwierdzonej beatyfikacji, błogosławionego Raimunda de Puy, zakon już jest określany jako Ordo Equitum Hospitaliorum Sancti Ioannis Jerozolimitani, czyli zakon rycerzy szpitalników świętego Jana Jerozolimskiego. Zakon stał się jedną z ważniejszych organizacji militarnych oprócz armii Królestwa Jerozolimskiego. No, istniał wtedy od początku założony jako zakon rycerski, zakon templariuszy oraz zakon szpitalników, joannitów, bo to są synonimy, które można stosować wymiennie. Rola zakonu była tak duża, że istniały 3 osoby, które miały klucze do skarbca Królestwa Jerozolimskiego, aby go wspólnie, kolegialnie otwierać. To był król Jerozolimy, to był wtedy rektor albo przeor szpitala oraz wtedy templariusze też nie dysponowali wielkimi mistrzami, to dopiero po
upadku templariuszy dopiero ten tytuł został im przyznany, czyli mistrz świątyni. Oni mieli klucze i wspólnie mogli dopiero otwierać skarb Królestwa Jerozolimskiego. No i tutaj upadek Jerozolimy, zdobycie Jerozolimy przez Saladyna. Cała ta historia jest związana nie tyle może ze zdolnościami strategicznymi i taktycznymi Saladyna, który w sumie był kiepskim wodzem, ale raczej no, krzyżowcy robili wszystko to, aby przegrać. Wszystkie te decyzje, które wtedy były podejmowane przez niektórych aktorów właśnie tego okresu, no to były sytuacjami, były takimi przedsięwzięciami chybionymi, abstrahując od tego, że czterech pierwszych królów jerozolimskich, tak zwana dynastia ardeńsko-andegaweńska, no wykazała się dużym hartem ducha i naprawdę byli to byli wielkimi mężami stanu, znaczącymi strategami. I tutaj ja czasami bawię się w taki pasjans genealogiczny, bym powiedział, no i osobiście jako kawaler maltański, jako że tak powiem, spadkobierca tych tradycji. Jestem dumny z tego, że krew króla Jerozolimy Baldwina II płynęła w żyłach większości naszych władców, od Władysława Łokietka poprzez Kazimierza Wielkiego. No tutaj przerwa, no oczywiście króla Polski Jadwigę, przerwa na Jagiełłę, przerwa na Warneńczyka, na Jagiellończyka, no i tutaj znów krew królów jerozolimskich dolała małżonka Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta Rakuszanka, no i okres do dynastii Wazów, którzy, jak mówię, i niektórzy uważają, to byli ostatni Jagiellonowie, chociaż po kądzieli. No i niewykluczone, że jeżeli tak pogrzebać w genealogii Wettynów, no to też ta krew jerozolimska byłaby się pokazała. No a i zapomniałem oczywiście tutaj, że drugi taki dolew krwi tych władców do żyły władców polskich to była Anna Przemyślitka, żona Henryka Pobożnego, poległego pod Legnicą. Tutaj jest wspomniana taka data, że jest poświadczony udział Joannitów w bitwie pod Legnicą z Tatarami. Upadek, tutaj chciałbym tylko zilustrować, no to jest moje opracowanie, także mogę korzystać z tej ściągi zupełnie bezpiecznie. Chciałbym tutaj, żeby w jakiś sposób wygładzić ten taki bardzo surowy obraz zakonów rycerskich obecnie w historii, bo są w dużej mierze kontestowani, i przytoczę ten tekst takiej pięknej modlitwy szpitalników ułożonej w Akce około roku 1197. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się, aby Bóg zesłał pokój na świat. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się, aby Bóg zechciał mnożyć owoce ziemi. Módlcie się za pielgrzymów płynących przez morza i wędrujących po ziemi, aby Bóg ich prowadził i doprowadził w bezpieczeństwie duszy i ciała do celu. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się za siebie i za innych chorych chrześcijan, aby Pan nasz zechciał dać im zdrowie potrzebne ich duszom i ciałom. Czcigodni panowie chorzy, módlcie się za dusze waszych ojców i matek i za wszystkich chrześcijan, którzy odeszli, aby Bóg dał im pokój wieczny. Amen. Modlitwę tę bracia odmawiali po nieszporach i po zakończeniu tej modlitwy wspólnie z chorymi odmawiali modlitwę Ojcze Nasz. No nie wszyscy chorzy byli chrześcijanami w szpitalu maltańskim. Równie dobrze byli przyjmowani do szpitala muzułmanie oraz Żydzi. Mamy bardzo pochlebną relację o szpitalu jerozolimskim od rabina Beniamina z Tudeli, miasto w ówczesnym Królestwie Nawary, na terenie obecnej Hiszpanii. No i tutaj chciałbym też przytoczyć taką krótką
opis, w zasadzie zwieńczenie tego opisu przez pielgrzyma Jana z Würzburga, który potem zresztą został biskupem tego miasta i on napisał w swoim doniesieniu taką wiadomość: edificium magnum et mirabile i tak quod impossibile videretur, nisi quis videret. Tłumacząc to na język polski, budynek wielki i wspaniały, którego nie sposób sobie wyobrazić wprzódy go nie widziawszy. No i teraz pędząc, no musimy opuścić Ziemię Świętą, przechodzimy do Rodos. Dlaczego? To jeszcze nie było bezpośrednio. Po upadku Jerozolimy Joannici oraz ówczesny król Jerozolimy Guido de Lusignan, templariusze, krzyżacy ewakuują się na Cypr. Okres pobytu na Cyprze trwał 19 lat, niewiele o nim wiadomo, wiadomo, że był szpital. O tym szpitalu też niewiele wiadomo. No i zaczyna się początek wieku XIV. Znacie Państwo tą datę feralną, 13 października 1308 roku, kiedy to król Filip Piękny zaplanował zamach na templariuszy, po prostu żeby pozbyć się długów i zgarnąć wielką fortunę templariuszy, aby się tym sposobem ubogacić. No, zakony zaczynają myśleć strategicznie. Tutaj łaska pańska według starego przysłowia na pstrym koniu jeździ. Raz widzimy historię zakonu krzyżackiego. Najpierw nieudana próba osadzenia się w Siedmiogrodzie. Druga próba, dla nas niezbyt korzystna, usadowienia się na terenie obecnych Prus Wschodnich. Joannici również. Nawiązali kontakt z takim starym korsarzem genueńskim, Vignolo dei Vignoli. Jak wiadomo, stary korsarz pod koniec życia chce się pogodzić z Bogiem za to, co złe poczynił. Jest już posiadaczem około 3 wysp na Morzu Egejskim. No i w zamian za zbawienie duszy postanowi wspomóc jeden z zakonów rycerskich, mianowicie szpitalników. No i zostaje w ciągu między 1308 a 1310 roku Joannici wraz z tym, że Vignolo dei Vignoli zdobywają swoje państwo obejmujące wyspę Rodos z centrum, ale obejmujące również około 30 wysp Dodekanezu oraz enklawy na wybrzeżu azjatyckim Morza Egejskiego oraz w Epirze. No tutaj jest też pewna niekonsekwencja. Dodekanes to jest 12 wysp, a ja mówię o 30 wyspach, a w sumie tych wysp jest ponad 100, jak się okazuje. No to wynika z tego, że określano tą liczbą po prostu wyspy zamieszkałe. Okres pobytu na Rodos. No zacznę od tej sytuacji szpitalniczej. Dalszy krok do przodu w działalności szpitalnej. Są trzy szpitale na Rodos. Ten trzeci to już był szpitalem, że tak powiem, z prawdziwego zdarzenia. Zresztą budynek można zwiedzać w mieście Rodos. W tej chwili znajduje się tam muzeum archeologiczne, ale również wydzielono pewną dużą salę, w której zgromadzono pewne eksponaty dotyczące zakonu joannitów, zakonu kawalerów wtedy rodyjskich, a późniejszych kawalerów maltańskich. Także szpital przeznaczony tylko już dla osób chorych. Ale nie zapomniano również o pielgrzymach, o osobach bezdomnych. Również tego typu budynki zostały na terenie swojego państwa joannici postawili. No i w końcu tutaj byli prekursorami pewnych działań, które obecnie, no to w których zakon maltański funkcjonuje. Przede wszystkim była to wyprawa ratunkowa zorganizowana na wyspę Kos, która znajdowała się na terenie państwa zakonnego. Związana była z tragicznym trzęsieniem ziemi, które w
wtedy Wyspę Kos nawiedziło. Oraz druga taka sprawa, w 1509 roku wielki mistrz Emery d'Amboise tworzy taką instytucję zwaną Domini Sanitatis, Panowie Zdrowia. No tak trywializując i porównując do naszych tutaj realiów polskich, można to porównać do takiej instytucji, jaką jest sanepid, mianowicie dbałość o sprawy sanitarno-epidemiologiczne, zarządzanie tak zwanej kwarantanny dla osób, które przybyły z rejonów niebezpiecznych dla zdrowia. Kwaranta to po prostu jest to, że ponieważ kwaranta po włosku to jest 40, także to była właśnie ta obserwacja przez okres 40 dni. Co się działo z działalnością militarną? Przede wszystkim zakon w jakiś sposób podzielił się na pewne grupy, które, ponieważ wielkość zakonu to już musiała wprowadzić pewne szczeble zarządzania pośrednie, i podzielono zakon na 8 języków. I to były tak, na terenie dzisiejszej Francji język Prowansji, język Auvergne, język Francji, na terenie obecnej Hiszpanii język Kastylii i Leonu, język Aragonii, poza tym język Włoch, język Niemiec i język Anglii. Każdy zakon miał swoją siedzibę. Siedziba była zwana gospodą albo oberżą, oberż. No i tutaj, jeżeli będziecie Państwo na Rodos, koniecznie trzeba zobaczyć w mieście Rodos tak zwaną ulicę Rycerską, gdzie jeszcze te średniowieczne budynki dawnych oberży, kawalerów rodyjskich istniały. Zakon oczywiście rozwinął, jako państwo wyspiarskie, rozwinął swoją działalność opartą na flocie. Flota była oparta na galerach. Galery były malowane na kolor czerwony. W związku z tym zyskaliśmy wśród przeciwników takie miano czerwonych diabłów. No, główna galera była malowana na kolor czarny i była nazywana kapitaną, i był taki zwyczaj, że każdy szef, zwierzchnik okrętu z floty sprzymierzonej miał obowiązek oddania honorów po raz pierwszy przed kapitaną. No i kawalerowie rodyjscy i później maltańscy bardzo zwracali uwagę na ten właśnie zwyczaj, obyczaj, no i nawet w pewnym momencie omal nie doszło do zerwania sojuszu, ponieważ jeden z kapitanów statków sojuszniczych zlekceważył ten napis i zlekceważył kapitanę i nie oddał jej honorów. Ale sprawa zakończyła się, jak to bywa, kompromisem. Proszę Państwa, zakon rycerzy rodyjskich był atakowany na Rodos już od niemal samego początku. W Egipcie panowali wtedy Mamelucy i właśnie pierwszy taki atak odparty na Rodos dokonał ówczesny sułtan Mameluków, Saif ad-Din Jakmak. Potem to był atak dokonany przez sułtana już osmańskiego Mehmeta II Zdobywcę. No i co charakterystyczne, podobno Mehmet Zdobywca Konstantynopola na swoim grobowcu nie umieścił opisu, to znaczy swojej osoby, jako że zdobył Konstantynopol, ale umieścił napis "nie zdobyłem Rodos", przez co to stanowiło jakiś testament dla swoich następców, i jego następca Sulejman Wspaniały dokonał tego trzeciego, już ostatecznego najazdu na Rodos, które się długo broniło. Dlaczego upadło, nie wiadomo. Jest to pewna taka znów ciekawostka historyczna. Ścięty został z tego powodu i przedtem osądzony o zdradę stanu wielki kanclerz zakonu, Portugalczyk Andrés do Amaral. Generalnie był on nielubiany przez swoich współzakonników, głównie przez pewną wyniosłość. Czy chodziło konkretnie o to, że nagle zabrakło prochu, którego miało być tyle, ile potrzeba?
został właśnie o to posądzony tenże stracony Andrzej do Amaral. Czy rzeczywiście zdradził, czy nie, pozostanie już do końca nierozwiązalną zagadką. Faktem jest, że w latach 20. XIX wieku była burza nad Rodos, uderzył piorun w jeden stary budynek i spowodował eksplozję jeszcze znajdujących się tam materiałów wybuchowych. Czyli jakaś dywersja była, po prostu proch został schowany. No i tutaj kapitulacja Rodos na warunkach honorowych, mogli odpłynąć ze wszystkimi swoimi relikwiami, ze swoją bronią, ze swoimi galerami i udać się na Tułaczkę. No i tutaj taki przykład, że z ludnością miejscową też nie było tak zawsze strasznie. W tej wyprawie, ewakuacji z Rodos, zakonnikom towarzyszyła grupa od 4 do 5 tysięcy rodowitych Greków, Rodyjczyków. No i tutaj chciałem powiedzieć o tym, już przedtem powiedziałem, że zakon udzielał pomocy w szpitalu wszystkim wyznaniom, no i zarówno na Rodos, jak i na Malcie istniała instytucja kapelana prawosławnego szpitala maltańskiego, który w dokumentach zakonnych określany jest jako il papa greco. No, upadek w 1523 roku, przez pewien czas tułanie się po różnych miejscowościach Półwyspu Apenińskiego, aż w końcu zlitował się cesarz Karol V Habsburg. A jeszcze przedtem zapomniałem, że oczywiście państwo na Rodos było państwem suwerennym. Zależność była tylko w pewnym sensie podporządkowanie papieżowi. Także od tego czasu datuje się ten określenie zakonu jako suwerenny. Przedostanie się na Maltę, na archipelag maltański, czyli Maltę i Gozo. I tutaj to jest zakon wziął to, jako lennicy wzięli od cesarza Karola V. Te lenno, danina była symboliczna, były to dwa sokoły wędrowne na rok. Wtedy jeszcze sokoły wędrowne jeszcze spotykano na Malcie. W tej chwili jest taki obyczaj strzelania do ptactwa, tak dla sportu, także raczej tych ptaków tam się nie zauważy. Co było na Malcie się działo? Generalnie języki działały tak jak dotychczas, jak na Rodos. Szpital na Malcie, warto go zobaczyć. Szpital mieści się obecnie w Valetcie, w stolicy Malty. No i byłem ostatnio właśnie po raz kolejny na Malcie. Pokazywałem Maltę mojemu koledze, również lekarzowi, który stwierdził, że największym takim zabytkiem, który zrobił na nim największe wrażenie, to były właśnie wnętrza szpitala maltańskiego, tak zwana Sacra Infermeria, Święta Lecznica właśnie w Valetcie. Budynek ten z zewnątrz uznawany był za najdłuższy budynek w basenie Morza Śródziemnego. W tej chwili nie powiem, ale chyba ma ponad 120 metrów długości. No, obecnie zmieści się tam Śródziemnomorskie Centrum Konferencyjne. A więc szpital już można powiedzieć był szpitalem klinicznym, specjalistycznym. Rozdzielono chorych internistycznych z chorobami wewnętrznymi, rozdzielono chorych chirurgicznych, głównie rycerzy maltańskich rannych podczas tych wypraw policyjnych na Morzu Śródziemnym. Również istniał oddział zwany falangą, którym leczono chorych wenerycznie. I teraz mówiłem właśnie o tych wyprawach w Morzu Śródziemnym. Każdego kawalera maltańskiego obowiązywał ten okres tak zwanej karawany
przynajmniej jednej, jeżeli chciał zdobyć jakąś pozycję w zakonie. To był mniej więcej półroczny taki rejs policyjny po Morzu Śródziemnym. I tutaj należy wspomnieć, że jeżeli chodzi o tradycje polskie, to różnie na tym bywało, ale ostatni prezydent, ostatni komandor poznański, Andrzej Marcin Miaskowski, odbył taką karawanę na Morzu Śródziemnym. No i teraz krótko, takie epizody, trudno, epizody to źle powiedziane. Wielkie oblężenie Malty w 1565 roku, kiedy to Turcy chcieli zdobyć Maltę. Zakończyło się to rejteradą Turków 8 września 1565 roku. Obecnie ten dzień, znany jako święto Narodzenia Matki Boskiej, jest obchodzony w zakonie maltańskim jako święto Matki Boskiej Zwycięskiej lub Matki Boskiej z Filermo oraz jako święto państwowe Republiki Malty. No i druga taka sprawa, no to bitwa pod Lepanto w 1571 roku. Maltańczycy wysłali tam raptem jedną galerę, ale dokonali pewnego znacznego, no powiedzmy, czynu podczas tej bitwy morskiej, mianowicie galera maltańska główna spięła się z galerą jednego z głównych rajsów sułtańskich El Luk Alego. Skutkiem tego było ponad 1000 zabitych po obu stronach i tutaj taki dowód kunsztu lekarzy z zakonu maltańskiego, chorąży, rycerz z Aragonii, Martin de Herrera. Chorągiew mu została odrąbana razem z ramieniem, razem właściwie ze stawem barkowym. No i został wyleczony, dożył późnego wieku, ponad 90 lat, jako kasztelan Aposty, jednego z głównych latyfundiów na terenie Królestwa Aragonii. Także no tu jeszcze chciałem poruszyć fakt, jeżeli chodzi o Maltę. Duża rola anatomii. Wielki mistrz Marc Antonio Zondadari wydał taki dekret, którym każdy lekarz, każdy rycerz maltański, każdy pacjent szpitala, nawet z rycerzami najwyższej rangi, musiał być poddany sekcji zwłok po swojej śmierci. Wielki mistrz następnie Ramon Pereiros de Rocafull buduje tak zwany teatr anatomiczny. Każdy lekarz pracujący w szpitalu maltańskim był obowiązywany do obserwacji takiej publicznej sekcji zwłok pacjentów. Ona odbywała się w jeden dzień w tygodniu, chyba w czwartek. Jeżeli nie uczestniczył, uiszczał karę pieniężną. Również wymagano o tym, żeby w jeden dzień w tygodniu omawiać ciężkie przypadki medyczne. I tutaj oczywiście, znając psychologię dotychczas, która ma swoje umocowanie, no podano taką również, podano, że jeżeli nie będzie żadnych przypadków ciekawych na terenie szpitala, no to wówczas należy czytać dzieła medyczne. Także wszyscy woleli jednak wynajdywać te ciekawe przypadki, niż słuchać takich dosyć nudnych lektur dzieł medycznych, które dobrze znali. No i upadek Malty, właściwie kapitulacja przed Napoleonem, wtedy jeszcze generałem Bonaparte w 1798 roku. Zakon nie bardzo wie, co z sobą zrobić, nie umie się umiejscowić, właściwie 50 lat marazmu i dopiero po 50 latach mniej więcej zaczyna się dźwigać. Pierwsza instytucja, którą otrzymują, to jest szpital w domu Świętej Marty, tam gdzie w tej chwili rezyduje papież Franciszek, bo potem przestali tam prowadzić swoją działalność. Reformy kolejne zakonu, zamiana starego podziału na języki. Po reformie wielkiego mistrza Giovanni Battisti Ceschi a Santa Croce w latach 70. XIX wieku, od tego czasu powstają związki narodowe. Pierwszy związek narodowy, Związek Brytyjskich Kawalerów
maltańskich. No i tutaj, no to bym tak tutaj zakończył, bo to już ten zahacza o już prezentację prezydenta Jacka Tarnowskiego. No tutaj chciałem krótko powiedzieć o tradycjach polskich. No nie mamy wielkich tradycji. No to jest komandoria w Zagości, fundacja Henryka Sandomierskiego, który najprawdopodobniej był również joannitą. Został do zakonu przyjęty podczas swojego pobytu w Ziemi Świętej. No, wielki polski pisarz Jarosław Iwaszkiewicz w swoim dziele Czerwone Tarcze pisze, że wstąpił do zakonu templariuszy, ale templariusze zawsze lepiej się reklamują niż my, ale według nas wstąpił do zakonu joannitów. Czy fundacja zaistniała za jego życia? Dokładnie nie wiadomo, być może później za jego następców, Kazimierza Sprawiedliwego, czy też Bolesława Wstydliwego. Upadła po najeździe Mongołów. Druga fundacja, w zasadzie można powiedzieć istniejąca do dzisiaj, fundacja księcia Mieszka III Starego oraz biskupa poznańskiego Radwana, jak z tego wynika w Poznaniu. Komandoria nadana joannitom w 1187 roku, istniejąca nieprzerwanie do roku 1830, kiedy to władze pruskie likwidują wszystkie zakony katolickie na terenie Królestwa Pruskiego. No i pozwolono dożyć ostatnich lat do 1832 roku właśnie ostatniemu komandorowi poznańskiemu, Andrzejowi Marcinowi Miaskowskiemu. Okres zaborów, okres powojenny, 21 czerwca 1920 roku, powstanie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Poznaniu. Prezydentem pierwszym zostaje Fryderyk Ferdynand, książę Radziwiłł. Potwierdzenie statusu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich przez władze zakonne w Rzymie w 1927 roku. Przejęcie szpitala w Rybniku od Związku Śląskich Kawalerów Maltańskich, szpitalika w Rychtalu w powiecie kępińskim w Wielkopolsce, powstanie tak zwanego korpusu sanitarnego, to znaczy zamiaru powstania tego korpusu wzorowanego na korpusie IOS-u funkcjonującego od lat 80. XIX wieku na terenie Włoch. No i tutaj no, trzeba powiedzieć, że ten korpus maltański zmaterializował się w epopei szpitala maltańskiego, na który by trzeba poświęcić osobny temat. Powstał właściwie z niczego w resursie kupieckiej, w budynku resursy kupieckiej na terenie, na ulicy Senatorskiej. Istniał cały okres obrony Warszawy. W tym czasie zginęli właśnie prezes korpusu sanitarnego Dominik Łempicki oraz zastępca komendanta szpitala Roman Chłapowski i byli to pierwsi kawalerowie maltańscy polegli podczas II wojny światowej. To był 25 września 1939 rok. Komendantem szpitala był Stanisław Lipkowski-Milewski. Szpital działał też tak jako szpital Armii Krajowej. Tam leczono rannych uczestników zamachu na Kuczerę. Działał podczas powstania warszawskiego, tutaj się cudem ocalał dzięki temu, że również udzielał pomocy żołnierzom niemieckim rannym podczas walk na terenie Warszawy. No i tutaj stał się cud, bo oddział brygady Dirlibenwangera, którą dowodził wtedy, jeżeli jak podają źródła, Obersturmführer Lagana, uwierzył tym właśnie protestom pacjentów niemieckich, którzy stanęli w obronie personelu szpitalnego, no i nie wymordowano lekarzy, jak i personelu, jak i chorych tego szpitala. Pozwolono im na przeniesienie się do innych miejsc. Ostatecznie szpital wylądował w Częstochowie.
działał jeszcze po wojnie jako pomocniczy szpital garnizonowy. Kierował nim lekarz szpitala maltańskiego, kapitan doktor medycyny Jerzy Drejza, zresztą przed wojną lekarz rezerwista szpitala okręgowego wojskowego w Poznaniu. No, mimo tego, że cieszył się protekcją ówczesnego prezydenta Częstochowy Tadeusza Wolańskiego, zresztą starego komunisty, oraz komendanta garnizonu częstochowskiego pułkownika Kondratowicza, ale wyższe władze zadecydowały w 1947 roku o likwidacji szpitala maltańskiego. I teraz krótko o paniach. No, panie nie od razu były w zakonie. Istniały tak zwane siostry, które ja tutaj przetłumaczyłem ich nazwę hiszpańską San Juanista jako świętojanki. Główne ich klasztory istniały na Malcie, istniejący do dzisiaj klasztor świętej Urszuli. Tam są relikwie czaszki błogosławionego Gerarda oraz szpitale takie jak w Buckland w Anglii oraz w Sichenie na terenie Aragonii w Hiszpanii. No tutaj wątek polski, to też tutaj musiałbym o tym wspomnieć. Ufundowała go królowa Sancha, wdowa po królu Aragonii Alfonsie II i matka króla Aragonii Piotra II. No i tutaj trzeba wspomnieć, że jej ojcem był król Kastylii Alfons VII, no, a matką była Ryksa. Tu już Państwo się pewno światełko zaświeca. Rodzicami Ryksy był książę Władysław Wygnaniec oraz jego żona Agnieszka z Babenbergów, protoplasci wszystkich piastów śląskich. Także, a żeby dokładnie jeszcze sprecyzować, no, była prawnuczką wielkiego polskiego władcy Bolesława Krzywoustego. Ale zakonnice świętojanki nie są organiczną, że tak powiem, strukturą zakonu maltańskiego, są odrębne, miały co prawda czerwone habity i krzyże maltańskie na piersiach. Jeszcze w XVIII wieku Anna Klaudyna d'Arpajon, księżna de Noailles, żeby zostać przyjęta do zakonu maltańskiego, została do niego przyjęta, ale jako kawaler. Damy maltańskie datują się od 1847 roku i od tego czasu chlubnie nam towarzyszą. Także przepraszam za te chaotyczne, może skrótowe i tego, no jeżeli są jakieś pytania, no to jestem do dyspozycji. Stulecia zakonu, naszych dzieł, jak również wkładkę do wydania Rzeczpospolitej sprzed chyba 2 lat, która w kilku artykułach myślę, że doskonale opisuje dzieje zakonu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Panie Prezydencie, chciałbym zapytać się, czy Fundacja Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich w Warszawie istnieje, czy jest czynna? Dlaczego pytam? Otóż kiedyś, przed laty, idąc drogą, jedną z ulic Warszawy, spojrzałem i piszę, że tu się mieści Fundacja właśnie Polskich Kawalerów Maltańskich. Wszedłem tam, w wyniku czego i rozmów tam z paniami, które były, zorganizowałem grupę seniorów i ta grupa seniorów przy tej organizacji istniała przez parę lat. Było nam bardzo fajnie, organizowali nam czas, uczyli nas posługiwać się komputerem i szereg innych pożytecznych rzeczy, ale później okazało się, że powiedziano nam,
że więcej, że fundacja nie została, nie dostała pieniążków i że swoją działalność zaprzestaje. Więc rodzi się pytanie, czy w tej chwili, w tej sytuacji jest ta fundacja powołana z kolei do życia, czy też nie. I czy będzie, a jeśli jest, i czy będzie w dalszym ciągu prowadziła tą działalność opiekuńczą, w cudzysłowie, no opieki nad czasem wolnym seniorów. Chciałem powiedzieć, że ta grupa, którą stworzyłem, została jak gdyby przekazana do Caritas Polska. Tak, no ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że Fundacja Warszawska istnieje. Fundacja Warszawska prowadzi dwa duże dzieła, jedno w Barczewie, o którym mówiłem, drugie w Szyldaku, które jest, oba są w północno-wschodniej części kraju. Natomiast to, o czym pan mówi, najprawdopodobniej ulica, którą pan wspomina, to ulica Górnośląska, gdzie byliśmy niedaleko ambasady, w zasadzie vis-a-vis ambasady francuskiej i ambasady niemieckiej. Mieliśmy tam siedzibę. Jedną z trzecią częścią naszej działalności, którą prowadziliśmy, były projekty właśnie głównie aktywizacji osób niepełnosprawnych, które staraliśmy się dzięki funduszom, które otrzymywaliśmy w owym czasie od PFRON-u. No i prawdą jest to, że jak Państwo wiecie, żeby takie fundusze pozyskać, trzeba wygrać konkursy. My nie posiadamy takich środków i możliwości, żeby finansować w takiej skali tego typu przedsięwzięcia i mówiłem o tej profesjonalizacji działalności. Ona się nie tylko w Polsce dzieje, ale na całym świecie. I ten, powiedzmy, strumień naszych pieniędzy, on się nie to, że wyczerpał, tylko uznaliśmy, że my tą działalność zawieszamy akurat w Warszawie. Natomiast zajmujemy się seniorami. To, o czym powiedziałem, jest, przenieśliśmy się na ulicę Aldony 13. Tam działają w tej chwili dwie fundacje i one prowadzą dokładnie taką działalność senioralną. Przy czym ze zrozumiałych względów lokalizacyjnych pewnie osoby, które mieszkały w okolicach Górnośląskiej, ciężko im dojechać na Saską Kępę. Ale proszę mi wierzyć, że codziennie do naszej siedziby na Aldony 13 przychodzi od 20 do 25 osób, nie wspominając o tych, którym wydajemy zupę i świadczymy innego rodzaju usługi, o których wcześniej mówiłem. Szanowni Państwo, następne pytanie zada Jej Ekscelencja Marisa Varugia, ambasador Malty w Polsce, i tylko dlatego pozwalam sobie zapowiedzieć, żeby jednocześnie też wyrazić wdzięczność naszą jako muzeum za tę silną współpracę, bardzo pogłębioną, ponieważ bez osobistego zaangażowania pani ambasador wystawa, której towarzyszy dzisiejsze spotkanie, nie byłaby możliwa, dlatego że obrazy pokazywane na wystawie o Mati Pretim przyjechały właśnie z Muzeów Heritage Malta. Dzięki pani ambasador. A teraz już przekazuję mikrofon z pytaniem od pani ambasador. Dziękuję bardzo. Sorry, I don't speak Polish, but I understood a little bit. And Dr. Marianna was my interpreter, which I really thank her for explaining things for me. First of all, I would like to thank you for this lecture and also for the historical rendition. I just have to indicate some points. The Knights of Malta, of the Order of St. John of Jerusalem, came from Rhodes in 1530. They landed in Malta. They left Malta in 1798. Now, during those long years, we had, as you said, the siege of Malta in 1565 against the Ottoman Empire. During the time that the knights were in Malta, they literally changed and made the island very beautiful. They built all the auberges of all the languages that you spoke about. And in 1574, they built the Sacra Infermeria,
which is the hospital that he you spoke about. This hospital was the biggest and the best in whole Europe. The Grandmaster Nicolas Cotoner encouraged surgery and also autopsy and a lot of medical tests. So during the nights, Malta had the best at the time for those years, the highest level in medicine. I invite all of you to go to Malta and see the rich history and legacy of the Knights. Everyone in Malta is super proud that we had the Knights of St. John of Jerusalem in Malta. It was like at those times, so many different nations and so many different Knights from all over Europe that were in Malta. It is considered as the kind of the first European Union organization. So the Knights in Malta were inspiring because we had different nationalities from Europe. Once again, thank you, and I hope in the future, Dr. Marianna, you give the opportunity for some Maltese professor who is a specialist on the Knights of Malta to also give a lecture here, who will go into a lot of details and will do a presentation about our proud Maltese heritage of having the Knights in Malta. Thank you. Your Excellency, thank you very much, first of all, for coming and organizing this fantastic exhibition, which we are a little part of, because the Mattia Preti was a member of the order, which is what we said. One thing, all things more or less were clarified by Maciej. Of course, there is so many details in this history that I think even for us, member of the order, it's sometimes hard to remember. But one thing is that cooperation, if we can call it like this, between the island and the Republic of Malta and the Order of Malta are still running. I mean, it's you know, full of life, and maybe you could confirm that the Order of Malta has an access to the Palace of Grandmasters on the island, organizing a lot of events. The second thing I would like to underline, that the cathedral, which is fantastic and beautiful, where you have two paintings of Caravaggio there. We buried the last, maybe not the last, but two last grandmasters. They are buried in this cathedral. So confirming what you said, those contacts are still very, very, every day. So thank you very much again that you find a moment to come. I don't know if we have some English version of what we are doing here in Poland, but if not, I promise we'll send it to you, to the embassy. Thank you. Czy Państwo macie jakieś pytania jeszcze? Jesteśmy gotowi odpowiedzieć. Nie widzimy. Jeśli nie ma pytań... Ja jeszcze jedno, może, bo tu wśród zebranych widzimy bardzo, ja widzę bardzo wielu członków i pragnę również powitać, jest pierwszy wiceprezydent zakonu, są członkowie zarządu, przede mną siedzi były kanclerz, który piastował przez dwie kadencje Ksawery Konarski, pierwszy wiceprezydent Maksymilian Bylicki, członek zarządu Andrzej Małberg, pan ambasador
Edward, Boże, już tyle w głowie. O, Edward Mierjędrzejowicz, przepraszam. Wojciech Siedzący Korzuchowski, konfrater Szwajcer. Czy ewentualnie ktoś z tutaj zgromadzonych chciałby jeszcze uzupełnić? Może parę nazwisk polskich po prostu. Nie, ale może nasi członkowie, kanclerzu, może słówko uzupełnienia. Bardzo prosił. Widziałem, że Państwo zerkaliście na smartfony i zegarki. Ja myślę, że my kuluarowo będziemy mogli kontynuować. No bardzo dziękujemy Pani Dyrektor za gościnę. Tak się szczęśliwie złożyło, że chyba pojawiły się zdjęcia przy Walei, piękna nasza wystawa, która chyba jest do dzisiaj jeszcze. Już jej nie ma. Jeszcze była w zeszłym, dłużej nawet będzie, ale złożyły się dokładnie w tym momencie, kiedy do Polski przyjechał ambasador tutaj niedaleko. Jeśli także wspaniała koincydencja, bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że te wspaniałe dzieła, o których pan prezydent Tarnowski mówił, dostaną jeszcze dodatkowego wigoru. Bardzo dziękujemy. To pierwszy raz od dłuższego czasu, że ambasador zakonu zdecydował się, to jest funkcja społeczna, być tutaj z nami w Polsce i myślę, że będą kontakty również i zakonne, nie tylko ze związkiem. Tutaj wspomniany był pan ambasador Edward Mierjędrzejowicz. Dziękuję bardzo Maćkowi Koszuckiemu, który wspaniale zawsze dba o naszą, żeby nam opowiedział naszej historii. Był taki krótki moment, że nim znaleźliśmy się na RODO, znaleźliśmy się właśnie na Cyprze. Także bardzo też Państwu polecamy w okresach, może nie wakacyjnych, bo to jest gorąco, ale późno wiosennych albo jesiennych, też podróż po Europie szlakami, gdzie nasz krzyż zakonny się pojawia i byliśmy nie tylko na Rodos, potem na Malcie, potem wylądowaliśmy od 1860 roku w Rzymie i tam mamy do dzisiaj siedzibę, ale też byliśmy na Cyprze. Proszę Państwa, ja nie chcę przedłużać. Bardzo, bardzo dziękuję obecnemu zarządowi za też wspaniałe wsparcie, które dostrzegane jest w całej Europie, jeżeli chodzi o wsparcie na Ukrainie i to, co zostało wykonane. Ja tylko mogę powiedzieć, jako dumny były członek zarządu, że dowodem, jak wspaniale obecnie zakon, czy Związek Polskich Kawalerów Maltańskich jako część zakonu działa w Polsce, jest to, że półtora roku temu odbył się zjazd wszystkich prezydentów zakonu w Krakowie, a w tym roku jako dowód, kolejny dowód uznania tego, co obecny zarząd i Związek Polskich Kawalerów Maltańskich wykonuje, odbędzie się w lutym, tak, czy w marcu, również w Krakowie zjazd szpitalników. To jest chyba najważniejsza poza prezydentami funkcja, także Polski Związek Polskich Kawalerów Maltańskich został nie tylko doceniony przez Muzeum w Łazienkach, ale również został doceniony przez naszych przyjaciół, którzy dwukrotnie, zarówno jeśli chodzi o zjazd prezydentów, jak i szpitalników, powierzyli to Polsce, co jest chyba dowodem nie tylko tego wsparcia dla Ukrainy, ale tego, jak się rozwijamy. Także Jacku, pozwól, że jako dumny były kanclerz jeszcze raz bardzo dziękuję za to, co robicie. No i bardzo liczę, że już będziemy mogli się udać w kuluary. Bardzo Państwu dziękuję. Natomiast powiem tylko tyle, bo to jest też ciekawostka, że w czasie tego zjazdu będzie obecny wielki mistrz, głowa naszego państwa zakonnego. I wielki mistrz przyjeżdża tu z wizytą nieoficjalną, ale będzie też przyjęty przez pana prezydenta. Pracujemy nad ministrami, zobaczymy. Więc jeszcze raz wszystkim dziękuję. Edwardzie, przepraszam, ale to się zdarzy. Dziękuję. Szanowni Państwo.
Szanowni Państwo, wielkie podziękowania dla naszych prelegentów, wielkie podziękowania dla wszystkich gości, którzy dzisiaj przyszli, by z nami spędzić ten wieczór. Słowa uznania kieruję wobec Korpusu Dyplomatycznego, który dzisiaj z nami także spędza wieczór. Proszę mi pozwolić zaprosić Państwa raz jeszcze na wystawy. Do 3 marca wystawa w Podchorążówce. Podkreślę, w każdy piątek wystawę zwiedza się absolutnie bezpłatnie. Do końca lutego wystawa plenerowa, o której panowie wspominali. Także absolutnie w każdej godzinie dnia i nocy wystawa jest możliwa do zwiedzania na płocie od Alei Ujazdowskich. I na końcu drobna informacja. Wykład, który dzisiaj mamy przyjemność organizować, jest jednym z licznych wykładów towarzyszących wystawie. Tu absolutnie nie umniejszając roli dzisiejszego, ale pragnę tylko podkreślić, że serdecznie zapraszamy także i na te pozostałe i w każdą, mniej więcej w każdą środę za tydzień, proszę mi pozwolić tutaj przeczytać, w świetle baroku Mattia Preti, iluminizm XVII wieku, a więc już bardziej w stronę historii sztuki, także w tym wnętrzu wykład się odbywa. Zapraszamy serdecznie całymi rodzinami, grupami przyjaciół na te wystawy. Będzie nam miło Państwa gościć. Raz jeszcze dziękujemy.